Witajcie tutaj, Kielomaniak. A tutaj świat Gotika. Witam w następnym odcinku z serii Zagrajmy w Gotik. Do tej pory nadal próbujemy dołączyć się do obozu Bractwa. Także teraz idę do nieuczciwego człowieka, Balora, który nam pomoże. Dobra, kto będzie odbiorcą w nowym obozie? Myślisz, że podam ci imię, a ty ulotnisz się z całym towarem? Tak łatwo ci nie pójdzie. Chcę 50 bryłek rudy zaliczki. Wtedy pogadamy. Trochę drogo na nas, ale myślę, że możemy zainwestować w to. W przyszłość. 50 bryłek to uczciwa cena, proszę bardzo. Dobra, słuchaj. Facet nazywa się Cyfer. Znajdziesz go pewnie w karczmie na jeziorze. Bądź ostrożny i nie daj się zrobić w konia. Pewien starżyt powiedział, ile trzeba stracić, żeby zyskać. Także pójdziemy tą drogą. I teraz co? Mamy receptury Korkaloma. Musimy również iść po Dustiego z obozu starego. Potrzebne są na zwoje. To praktycznie tutaj za dużo nie zdziałamy, nie wskuramy. Także chyba jedynie co jeszcze na placu świątynnym. Możemy spróbować z tym balem Tyronem, o ile się nie mylę, tak się nazywał. I będziemy musieli odwiedzić nowy obóz. Tam jeszcze w ogóle nie byliśmy. A szczerze powiedziawszy, mam ochotę się tam przejść. Tylko jeszcze tutaj powolutku zobaczymy. Pewnie ma. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Co słychać? Nie mam czasu. Mam jeszcze mnóstwo pracy. Co słychać? Nie mogę narzekać. Jesteś tu nowy, prawda? Dopiero co przybyłem. W jaki sposób mogę do was dołączyć? Nic prostszego. Porozmawiaj z młodszymi guru. Oni ci chętnie pomogą. Spodoba ci się tutaj. Uwierz mi. Jak się masz? Znakomicie! Fantastycznie! Wspaniale! Zapewne masz rację. Chciałbym teraz być w jego skórze. W dzisiejszych czasach tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Jak się tu z tobą... Jak tu z tobą porozmawiać, Bal? Tajonie. Jak się ma? Znakomicie! Fantastycznie! Wspaniale! Wiem tylko, że któraś opcja odblokowywała. Nie mam czasu. Mam jeszcze mnóstwo pracy. Rozmawiam z Balem, tylko nie mogę sobie przypomnieć, jak to było. Co słychać? Nie mogę narzekać. Jesteś tu nowy, prawda? Dopiero co przybyłem. Dobra, na razie sobie damy spokój z tym balem. Wyruszamy do nowego obozu. I również poodwiedzamy pobliższe jaskinie wokół starego obozu w celu znalezienia amuletu Neka. Tam też musimy coś ruszyć z fabułą, bo stoimy i toniemy. Wiem, może by kupił to opaskę, ale... Ale nie chciałbym być w jego skórze. Myślałem, że to potrzebuje jakiegoś pancerza. Musiałbyś zasłużyć sobie na zbroję świątynnej straży, taką jak ta, którą noszę. Ale na początek wystarczy ci szata nowicjusza. Lepszy ryc niż nic. Oczywiście nie otrzymasz jej za darmo. 500 bryłek? Nie, no absolutnie nas nie stać. No to póki co
wracamy do starego obozu. Po drodze może ubijemy jakiegoś ścierwojada. Maksymalnie ważkę. Na resztę nas nie stać. Ale już niedługo. W tym momencie mamy czwarty poziom. I 30 punktów nauki. Póki co dajemy radę. Ale już powoli mnie, powiem wam szczerze, korci, żeby wydać te punkty. Musimy jak najszybciej nabić do piątego poziomu, bo to jest nam bardzo potrzebne. Jak się wydaje, ale troszeczkę drogi jest. Między obozami. No ale musi być coś. Popodróżować, popatrzeć. Teraz tak. Potrzeba nam jeszcze dwóch bali przekonać, trzech bali w sumie. To jest całkiem sporo. Jestem Paco, ale myślę, że będę starał się grać uczciwie. Wiadomo, człowiek to człowiek. Lubi czasem sobie zagrać niefałszywie. Bo z drugiej strony, kto kombinuje, ten ma lżej. Aha, tu jeszcze jest ognisko. No, ale nic na tym się da zrobić. Wydawało mi się, że się da. I wytrych znaleźliśmy, dobrze wiedzieć. Dobra. O, to może teraz chwileczkę zrobimy sobie taki obóz. Taką wycieczkę krajoznawczą wokół starego obozu. Tu się troszeczkę pozbiera, tam się troszeczkę pozbiera. Jeśli nie wykorzystamy, to sprzedamy. Nie ma się co przejmować. To są nasi pierwsi oponenci. Pierwszy poszedł gładko. Drugi. I trzeci. Troszkę straciliśmy, no ale myślę, że to nie jest tak dużo. Teraz troszeczkę możemy więcej sobie pozwolić w stosunku co do początku gry. Jednak czwarty poziom to czwarty. Leżą tam jakieś zwłoki. To zagadka dla CSI Miami Beach. Nie no, śmieję się. Martwy strażnik. O, wykryto na nim litery NEC, ochrona przed bronią. Chyba już mamy rozwiązaną misję. Ale to jeszcze chwileczkę. Szybko sobie coś przetrącimy, wrócimy na ruszt, bo widzę, że... Trudno, stracimy chwileczkę. Stracimy z zioła, no ale... Coś za coś. Dobra, jeszcze... Zrobimy małe kółeczko. Myślę, że to tak długo nie zejdzie i nie przynudzę wam. Lubię właśnie z tego względu kill, bo ma strasznie długi zasięg. I dzięki temu
wolę taki kilo, bardziej od takiego starego czy zardzewiałego mieczu, bo ma po prostu dalszy zasięg. O ile nas nie mylę, to tam jest ukryty gościu, który przed laty schował się. Miał już dość życia w obozie. Wola wybrać życie pustelnicze. Sprawdźmy, czy tam jest. Nie tędy, nie tędy. Co tu robisz? Nie miewam tu zbyt często gości. Widzę, że niezły cwaniak z ciebie. Tak znaleźć moją kryjówkę, no. Jestem cwany lis. Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Podpadłem paru ludziom Gomeza. To było dawno temu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust, w starym obozie wciąż jest za dużo tępych osiłków. Co tu robisz? Miałem już dość starego obozu. Teraz pewnie nikt już o mnie nie pamięta, ale ja się stąd nie ruszam. Jak na mój gust... No, rozumiem. Zapiszemy to. Może da mu się okroić tą jakże piękną skrzynię, ale mi się od razu spodobała. Nawet, że poszło. Kosztem jednego wytrycha. Nie chcę się wczytywać. Już teraz zaczynamy coraz bardziej to stać z finansami. Teraz tylko nie spać. Tak jak mówiłem, muszę niestety wczytać. No, dzięki temu... Dzięki temu wytrych będzie... No nie no... Myślałem, że... Nie stracę wytrychu... Wytrycha... A trudno, jeden wytrych to nie są pieniądze... Nie powinno się nam nic stanąć. Dobra, idziemy dalej. Już powoli zaczyna się robić noc, także za chwilę powinniśmy odwiedzić jakieś ciepłe, wygodne łóżeczko. Tu są jacyś. Lepiej stąd zmykaj. Za tą barykadą zaczynają się ziemie orków. Jest tu niebezpiecznie? Ujmę to tak. Możesz równie dobrze oddać mi całą swoją rudę. Za kilka minut i tak nie będzie ci potrzebna, bo będziesz gryzł ziemię. Chyba lepiej będzie, jeśli zawrócę. Szkoda. Bardzo chętnie zająłbym się twoją rudą. Takie wszędzie, gdzie bym nie poszedł, jest cwaniaczek jakiś co chwilę. Tu jest nasz przeciwnik. Poszło gładko. Nawet nie myślałem. Pozbieramy szybko jeszcze tutaj. Ta droga wiedzie do nowego obozu. Już niedługo tam będziemy szli. Dookoła przeszliśmy. W tym momencie brakuje nam 1530 punktów i będzie poziom 5, który nas już premiuje do przełączenia się do jakiegokolwiek obozu. No dobra, to teraz tak.
jeśli myślisz... Hej, ty! Mówisz do mnie? Ostrzegam cię, tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić, co im się żywnie podoba. No ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcę cię prosić o drobne wsparcie finansowe, na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Ludzie zawsze gadają. To znaczy, że mam ci zapłacić za ochronę? Dzięki, ale nie. Sam sobie dam radę. Jak sobie chcesz, chłopcze. Ale wkrótce pożałujesz, że odrzuciłeś tę przyjacielską propozycję. Ja nie daję. Do zobaczenia. Trzymaj się. Ja biorę łapówki. Tu jest Baltaran, nie wiem, co on, może nam tu czymś pomoże teraz. Jestem tu nowy. Kim jesteś? Jestem Baltaran z Bractwa Śniącego. Muszę się dostać do zamku. Mógłbyś mi pomóc? Obawiam się, że nie. Tylko bracia dostarczający Gomezowi ziele mają wstęp do zamku. Zbieramy bagienne ziele i część zbiorów sprzedajemy do starego obozu w zamian za różne dobra z zewnętrznego świata. Gdybyś był jednym z kurierów pracujących dla Kor Kaloma, mógłbyś dostać się do zamku. Oczywiście musiałbyś najpierw przystąpić do bractwa. A czego, jeśli wolno spytać, chcesz szukać w zamku? Mam list do arcymistrza magów ognia. Czyżby? A skąd go masz? Może dostałeś go od jednego z magów, zanim cię tu wrzucono. Jesteś głupcem, rozpowiadając o tym na lewo i prawo, ale nie obawiaj się. Nikomu o tym nie powiem. Jednak na twoim miejscu trzymałbym język za zębami. Za coś takiego większość ludzi bez wahania poderżnęłaby ci gardło. Nagroda, jaką otrzymują posłańcy za dostarczenie wiadomości z zewnętrznego świata, jest niezwykle cenna. No dobra, idziemy dalej. O, tu jest Graham, on chyba ma mapę. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Chciałbym kupić mapę. Jasne. Co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa. Mapa nam pasuje w sumie. W sumie nas stać. Sprzedamy... Mamy już tutaj dostępną sumę. Mapa starego obozu. Może nie, mapa kolonii. Kosztuje 50. Czyli nie jest tak drogo. Ale my nie będziemy przepłacać, także dorzuciłem mu talerz. To też będzie drogo. Strzałami zapłacimy. Tak, strzały mam. Raz i dwa, dziękuję. Robi się już naprawdę ciemno. No ale jeszcze zrobimy szybki obchód dookoła. Mamy tu amulet. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem. Jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera?
zwykle patroluje teren wokół areny. Znalazłem Neka. To świetnie. A masz na to jakieś dowody? Znalazłem przy nim ten amulet. Proszę, oto on. Właśnie o ten amulet mi chodziło. Mądry z ciebie chłopak. Założę się, że kusiło cię, żeby zachować ten amulet dla siebie, co? Spokojnie, dokonałeś mądrego wyboru. Jakby Diego pytał o ciebie, opowiem się za tobą. Dobra, także złego mam już załatwionego. Jeszcze sobie zapisałem, bo teraz no, znalazł złoczycha w każdym miejscu. Że nie ma co ryzykować. No, ale kto nie ryzykuje, ten się nie bawi, jak to mówią. Zaraz będzie zjeba. A nawet, że nie. Myślę, że będzie gorzej. Co słychać? Jesteś tu nowy, co? Zapamiętaj sobie, żeby nigdy nie włazić w drogę strażnikom. Jak zażądają od ciebie pieniędzy, zapłać. Inaczej ściągniesz sobie na głowę połowę obozu. Kolejna przestroga. Nie wiem, ale mam takie dziwne przeczucie, żeby coś zjeść. Zaczekaj. Słyszałem, że gadałeś z Bludwinem. A co? Czego chcesz? Niezły z ciebie gość. Niewielu ma tyle odwagi, żeby mu podskoczyć. A to oznacza, że teraz my wszyscy będziemy musieli płacić twoją dolę. Postaram się, żebyś o tym pamiętał, gdy Bludwin znowu poprosi cię o datek. Próbujemy walczyć. Bójka! Dobra, wygrałeś! Schowaj. Teraz mi już nie odejdziesz. No i po facecie! Chciałeś walki? No to ją masz. O, nawet nie myślałem, że taki... O, proszę. To mi się podoba. Hej ty! Nie masz tu czego szukać. Hej ty! Spada. Słyszałem, że nie chcesz płacić Bludwinowi za ochronę. Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Bludwin zapłacił paru ludziom, żeby cię załatwili. Widziałem, jak rozmawiał z paroma osobami, na przykład z tamtym gościem Herekiem. Bóg wie, kogo jeszcze wynajął. Jeśli chodzi o Hereka, to twoje ostrzeżenie jest nieco spóźnione. Na pewno rozmawiał z kimś jeszcze. Możesz mi wierzyć, uważaj na siebie. No, tak jak mówi, troszkę się spóźnił. Teraz pogadamy z tym gościem, zobaczymy, taki cwaniak jest. Myślisz, że taki twardziel z ciebie? Może spróbujesz szczęścia ze mną? Chcesz dostać w czapę? Cóż, nasz klient, nasz pan. Dobra, wygrałeś! Facet ma dość. Dobra, nic, idziemy dalej. Hej ty, nie masz tu czego... Ktoś tu się ładnie urządził. Kominek, drewienko, skrzyneczki, wódeczka, dupeczka. Aż się podoba. Ale dobra, idziemy dalej. Prawdopodobnie to był domek cienia. Teraz szukamy Dextera. Mam dla ciebie recepturę, o którą prosiłeś. To świetnie! Pokaż ją! Znakomicie! Teraz sam będę mógł wytwarzać napój uzdrawiający. Równy z ciebie chłop. Wspomnę o tobie Diego. Weź to. W nagrodę. Pokaż mi swoje towary. Mam tu tylko towar najwyższej jakości. Postaram się teraz troszeczkę opchnąć rzeczy. Myślałem o skrzydłach. Już rozporuję nawet dosyć dobrą walutą. Nawet nie myślałem. I tu szybko wyrównuję. Kiedyś pamiętam, było jakieś chyba inaczej się rozdawało te pieniądze, było 144.
Można było dziesiątkami przesuwać, tylko teraz nie pamiętam oczywiście, jak to się robiło. Może ktoś mi przypomni. Może mi się przypomni również. Dobra. Teraz co? Pójdziemy do Skatiego. Tylko teraz proponowałbym się chwilę jeszcze przespać. Myślę, że ta chata. Nikt nas nie zabije. Hej, ty! Nie ma to jak wbić się na hamat do czego łóżka. Dobrze, że to jeszcze nie było jakiejś pani. Hej, ty! Co? Nie masz tu czegoś. Dobra. Idziemy teraz do Skatiego. Tak, migusie. I potem idziemy do nowego obozu. O, jeszcze mamy potrzebne składniki do Snafa. No ale to za chwileczkę. Zapiszmy grę. Tu będzie nas czekała konkretna bójka. Chcę dołączyć do waszego obozu. Możesz mi pomóc? Pomogę ci, jeśli zrobisz na mnie odpowiednio dobre wrażenie. Najlepsi wojownicy z wszystkich obozów przybywają tutaj, by stanąć w szranki na mojej arenie. Wyzwij któregoś z nich na pojedynek. Zobaczę, co potrafisz. I jeśli mi się spodoba, może szepnę słówko w twoim imieniu. No dobra, no to spróbujemy. Na pewno muszę wrzucić pieniądze na bok. Bo to są pierwsi, którzy potrafią. Tylko jak się wywrócę, tylko czekają na to, żeby zabrać mi moje ukochane bryłki. Nie wiem. Patrząc na Karima, to nie widzę z nim szans. Patrząc na Kirgo i patrząc na... Nie wiem. Zacząłem w sumie może od Kirga, bo jest, wydaje mi się, najcięższy. Cześć. Jestem tu nowy. Naprawdę? Opowiedz mi coś o zewnętrznym świecie. Już od miesiąca nie miałem żadnych wieści z zewnątrz. Jestem Kirgo. Walczę na arenie. Chciałbym cię wyzwać na pojedynek na arenie. Co? Ale ja nie chcę z tobą walczyć. Może napijemy się po prostu piwa i pogadamy o zewnętrznym świecie. Dobra, daj mi piwo. Proszę bardzo. Dzięki. Obawiam się, że nie mogę ci zbyt wiele powiedzieć o wydarzeniach na zewnątrz. Prawie 2 miesiące przesiedziałem w ciemnicy. Zaraz potem trafiłem tutaj. Wielka szkoda. Cóż, trudno. Całkiem nieźle się trzymasz jak na kogoś, kto przesiedział w celi 2 miesiące. I zamierzam się postarać, żeby tak zostało. To dlaczego tak ci zależy na walce z jednym z nas? Chcę zasłużyć na szacunek w obozie. To znaczy, że chcesz przekonać do siebie Skatiego, tak? To jeden z bardziej wpływowych ludzi w zewnętrznym pierścieniu. Może będzie pod wrażeniem, jeśli uda ci się mnie pokonać. Ale jeśli naprawdę chcesz go do siebie przekonać, powinieneś stawić czoła Karimowi. Tylko obawiam się, że on może być dla ciebie za dobry. Jeśli nadal chcesz ze mną walczyć, daj mi znać. Chociaż nie chciałbym ci robić krzywdy. Dobra, zapiszemy ponownie, bo tego wymaga sytuacja. Dobra. Dawaj na ring. Zaraz cię zniszczę. Chcę z tobą walczyć. Jesteś gotów? Chodź za mną. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Dobra. Pierwszy strzał. Coś czuję, że nie mamy szans za bardzo. Czy jesteśmy śmiertelni, czy co? Nigdy więcej tego nie próbuj! Wydaje mi się, że mamy za sobą miecz. Czytamy szybko. To nie jest rozwiązanie, nie wygramy. Nie damy rady. No rusz się! Spróbujmy z Karimem. Coś czuję, że wystarczy, żebyśmy tylko się pobili. Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno, inaczej już byś o mnie usłyszał. Jestem najlepszym wojownikiem, jakiego ten zawszony obóz kiedykolwiek oglądał. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę.
Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Tak łatwo się nie poddam. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze. Z początku chciałem powiedzieć coś o twoich wątłych ramionach, ale potem zobaczyłem twoją paskudną mordę. To twoja ostatnia szansa, żeby odejść stąd o własnych siłach. Nie no, lubię gościa, bo ma dosyć mocną psychikę. To może tak, twój ojciec zabawiał się z owcami. Cóż, były takie plotki. Powiedzmy sobie szczerze, przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz, o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! I już biegnę. Teraz spróbujemy zmienić miecz na ten. Może będzie jednak lepszy. Ciut. Tak długo, jak mnie to nie dotyczy. Chcesz mnie zaatakować? Aha, się pogadać. Mądra... Ból... Następny... Nawet nie wyłożyłem miecza. To nie było zbyt mądre. Mam już dosyć tej paplaniny. Nawet nie ma przy sobie rudy. Ale cię przechytrzyłem, wyruchałem cię. Dobra, wstajemy. Nieraz takie baty pewnie zbierzemy. Tu jest gdzieś skrzynka, o ile się nie mylę. A jednak się mylę. Dobra, bierzemy naszą rudę. Wyzwałem Karima na pojedynek. I spuścił ci niezłe baty. Ale muszę przyznać, że wybrałeś sobie dobrego przeciwnika. Nie znoszę tych sukinsynów z nowego obozu. Widzę, że myślimy podobnie. Przyda nam się ktoś taki jak ty. I dobra, zapisaliśmy kolejną sprawę. Teraz nam zostało jeszcze chyba złota rączka, została. Bo jest snaf. I tam zasrany wrzut, widzę go już. Gdzie znajdę te piekielniki? Wyjdź z obozu przez południową bramę. To ta pod zawaloną wieżą. Znajdziesz się na łące, na której rosną grzyby. Gdzie mogę znaleźć te chrząszcze? Wszędzie, gdzie walają się jakieś odpady. Poszukaj w opuszczonych chatach przy zamkowych murach. Tylko niech cię nie odstraszy ich paskudny wygląd. Po ugotowaniu są całkiem smaczne. Wydawało mi się, że mamy. Zobaczmy, ile nam potrzeba. Na przepis snafa. Trzy chrząszcze. I zobaczmy, ile my mamy. A, mamy tylko dwa. No bo to szybko. Szybko idziemy dalej. Ale nie. Zawsze dostanę. Pogadajmy lepiej o czymś. Od razu wiedziałem, że będę chlał. Zobaczymy, co nam teraz powie Diego na temat przyjęcia do starego obozu. Już się więcej nie powtórzy. Pogadajmy lepiej o czymś. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I? Skati powiedział mi, że nie może się doczekać na twoją walkę z Kirgo. Ale był pod wrażeniem twojej śmiałości. Nie każdy miałby odwagę, żeby wyzwać Karima, choćby nawet z nim przegrał. Świstak opowiedział mi o tej historii z Fiskiem. Cóż, na twoim miejscu wziąłbym tę rudę i dał nogę, ale tak czy inaczej, Świstak chyba bardzo cię polubił. Zły powiedział mi, że znalazłeś Neka. Wydawał się być bardzo zadowolony.
Naprawdę udało ci się zdobyć przepis Kaloma. Dexter jest pod wrażeniem. Ja zresztą też. W sumie całkiem nieźle jak na żółto dzioba. Zapewne masz rację. Na czym polega test zaufania? Będziesz się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz listę. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Żaden problem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Tylko zachowaj to dla siebie. Trzymaj się. Sprawdźmy jeszcze, czy nam to robi za jakąś misję. Dlaczego sam nie poddasz mnie próbie? To nie takie proste, chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Dobra, w takim razie... Hej, ty! Czy to nie ty chcesz dołączyć do naszego obozu? A jeśli chcę? Mógłbym ci pomóc. Jak? Na zewnątrz obozu siedzi dwóch gości. Jeden z nich ukradł coś cennego magnatom. To cenny amulet, który miał nam zostać przysłany z ostatnim transportem ze świata zewnętrznego. Któryś z nich powinien mieć ten amulet przy sobie. Jeśli zaatakujemy ich razem, powinno nam się udać. Sam raczej nie dam rady. Co ty na to? To nie dla mnie. Poszukaj sobie kogoś innego. Z takim podejściem długo tu miejsca nie zagrzejesz. Daj mi znać, gdybyś zmienił zdanie. Poczekaj chwileczkę, do ciebie idę. Tylko troszeczkę podleczę. Pobawimy się chwileczkę w Makłowicza. Chociaż myślę, że chociaż 10 mieć smażonego mięsa, bo... Dobra. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Gadajmy lepiej. Zawsze. Lepiej się do tego nie mieszać. Nawet nie źle, myślałem, że będzie gorzej. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Myślałem, że to się skończyło. Dobra, myślę, że teraz jeszcze się nauczę. 10 punktów siły. A może i nie. Dobra, chodźmy. Oczywiście zapiszemy, bo mi to śmierdzi jakimś podstępem. Zostaw już tę ryżówkę, ty pijaku paskudny. Jestem gotowy. Chodźmy po ten amulet. Zatem do dzieła! Szybko sobie jeszcze broń zmienimy. Przy okazji za chwilę też musimy iść po chrząszcza jednego potrzebnego nam do misji. Oto jesteś, mam ci przekazać pozdrowienia od Bloodwina. O nie, no, aż trzech? Szczerze, nawet nie myślałem, że będę walczył. Zostań tu, mięczaku! Raiden poszedł. Dobrze wie, że ci nie odpuszczę teraz. Facet ma dość!
Poszło gładko. O nie, 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 teraz ci już nie odpuszczę. Chcieliście wujka zbić, to teraz wujek wam pokaże, kto tu rządzi. Tak samo i ty. No już, schowaj! Podnosiłeś rękę na mnie, także... Ma już dość! No myślę. Dobra. Ty głupcze, chciałeś mnie zwabić w pułapkę. Hej, stary! Jedziemy na tym samym wózku. Ja też nie zamierzam ryć pod ziemią do końca moich dni. Dlatego wypełniam polecenia strażników. Ja też chcę dołączyć do obozu. Zresztą sam zasłużyłeś na cały ten bajzel. Dlaczego zadarłeś ze strażnikami? Osobiście nic do ciebie nie mam. To jak będzie? Wojna czy pokój? Nie mam nic przeciwko wojnie. Stary, mam już tego dość. No, uciekaj. Bo się zdenerwuje. Niech zmiata. Nie potrzebuję tutaj takich mięczaków. O, potrawkę i tak wam zabiorę. Że chłopaki, coś się z wami dzieje. No. Dobra. Idziemy dalej. Idziemy do spod tego chrząszcza i potem będziemy się starali. W dzisiejszych czasach to się już więcej nie powtórzy. Pójść do nowego obozu. Potrzebna jest nam ta magia, uśpienie. Bez tego nie ruszymy za bardzo. Przydałby mi się jakiś pancerz, no ale na razie szkoda mi trochę kasy. W sumie już źle nie stoimy. Pogadam się z tym Mordragiem chwilę może. No ale on nic nam nie mówi, nic nam nie pomaga. Tu gdzieś były te chrząszcze, o ile się nie mylę. Wystarczy w sumie. I wracamy do Snafa. Nie, może tą drogą będzie krócej. Pasuje nam jakoś lepsze broń, ale póki co nie mam za bardzo czym się pochwalić. Dobra. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Czekam, czekam. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. I dotrzymam słowa! Proszę, weź te trzy porcje! Dobra. Kogo tu jeszcze? Kopacza. No dobra, no to było tyle w tym odcinku. Bo i tak go długo już nagrywam. Także komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie. Naprawdę mnie motywuje do dalszej pracy. To tyle byłoby. Dzięki, na razie, pa.